Siemano, siemano, witam serdecznie widzów kolejnych kochanych na Palionowie. Dzień dobry, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę zrobić pewne przesłuchanie, ponieważ jedna rzecz mi nie pasuje. Ciągle, przez cały czas jak się spotykałem z hejterem, wszędzie mi na każdym kroku mówił, że nie wiem, Milki jest jego i tak dalej. Ja okej, jakby spoko, jakby nie przeszkadza mi to, ale tak się zastanawiam, czy faktycznie mówił mi prawdę, czy bardziej mnie robił w konia. I dzisiaj chciałem to właśnie sprawdzić, dlatego dzisiaj poddam testowi, prawda, na kłamstwa i na ogólnie wszystkie testy takie zrobię i sprawdzę, czy Milki faktycznie z nim była, czy jednak może mnie kłamał, czy może nie. Zobaczymy, co mi w ogóle na to wszystko powie Milki. Dzisiaj taki, prawda, teścik sobie przeprowadzimy, a zanim to serdecznie was zaproszę na mój kanał Szczypcom Plus, ponieważ tam codziennie odcinki się pojawiają, między innymi z Pet Simulatora i tak dalej. I a propos Milki, to wczoraj był tam odcinek z Pet Simulatora właśnie z Milki, gdzie wydaliśmy 10 tysięcy robuxów na nowe jaja, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak te jaja otwieraliśmy i co nam tam fajnego z nich wypadło, no to koniecznie was tam zapraszam. No i zapraszam was ogólnie na wszystkie linki, które są w opisie. Tyle. Dobra, lecę do Milki, ponieważ muszę z nią o tym wszystkim pogadać. A jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bym wam pokazał brelok mój do kupienia jest. O, tu jest. No, brelok mój, możecie sobie kupić, prawda, na Palion Stylu. Co to mi ktoś do mnie pisze teraz o tej porze? Proszę do mnie nie pisać. Dobra, idę do Milki. Mam nadzieję, że będzie u siebie na chacie. Czy jest tam. Dobra, uwaga, wchodzimy. Co tu robi wieśniak? Halo, wariacie. Tak się nie wchodzi, musisz tu podejść ten. Co ty tutaj robisz? To pytanie, co on tutaj czemu robi? Czemu bijesz w dzwona go? Biję w... dzwonem go. Nie biję go dzwonem, on po prostu stoi pod dzwonem. Lekko mu trąciłem czapkę. Chciałem ci powiedzieć, weź usuń tych wieśniaków, bo mi wieśniaki ale to, do ale domu to, ale to nie moja wina, to hejter ich wyrzucał z domu, przez co oni wszyscy się porozchodzili i zamieszkali u was. U mnie nikt nie mieszka. U mnie nikt nie mieszka. Już nie powiem, ilu wieśniaków po prostu musiałam co zrobić? Podać. Zabiłeś wieśniaka? Wykluczenie po prostu, nie. A, okej, dobra, to nie będziemy już, nie będziemy już dłużej rozmawiać, nie? To ludobójstwo w biały dzień. Aha, to pa. Cześć się, ja nie będę kontynuował takich rozmów. Pytanie, czy u mnie jest jakiś wieśniak? No, moim zdaniem tutaj wieśniaków żadnych nie ma, widzowie. Uwaga, sprawdzamy tylko, czy tu się jakiś nie zalęgł mi niechcący. Prawda? Tutaj? Nie ma. No i co? No i do mnie wieśniaki nie przychodzą. To do nich przychodzą, widocznie były otwarte drzwi, poczuły się po prostu jak u siebie. No i tam poszły. Może tu jeszcze zobaczę tu. A ty co? Co tam stękasz? Bo ty już nie miałaś iść? Powiedziałeś, że ja nie będę rozmawiać. Ja siapałam. A możesz nie przed moim domem? Nie. Proszę puścić moją posesję, Nie. Nikt ludobójca nie będzie, villagerobójca nie będzie leżał na moim podwórku. Ała. Proszę wrócić do siebie. Proszę się zebrać i wyjść. Nie, ja tutaj będę. Czy jest tutaj podpisany jeszcze w sądzie? Nie, sorry, memorial nie ma. Przepraszam! A co? Czemu przepraszasz? No bo myślałem, żeś mnie zabił. Zostaw mnie. No chodź tu. Nie, boję się ciebie. No chodź. Nie. Gdzie ty jesteś? Czy może po prostu... Co ty w ogóle... Ja nie chcę już... Gdzie jesteś? Nie powiem ci. Nie, przestań! Dobra! To wygrałam! Bo ja nie chciałem cię nawet strzelić, tak? Cię tylko chciałem postraszyć, a ty... A ty na już, pewno, ty już na od razu nie ten... Nie wierzę w twoje słowa, nie wierzę w twoje słowa. Że już mogłem cię trzy razy trafić. Dobra. Proszę mi, oddać itemy. Zabrałaś mi itemy. To tak, jest, to jest, to jest, leżała, to jest smutne. To jest strzała, ale to jest nic smutne. Więcej nie wzięłam. No przestań, dlaczego we mnie tutaj strzelasz? Ała! No bo ty we mnie strzelałaś. No ciekawe. Dobra, ja muszę się ogarnąć. Czekaj. Zepsułaś mi cały ekwipunek. Wszystko twoja wina. Mea culpa. Już wcelowana, co? Nie, czekam na ciebie, po prostu im ciastko. Nie! I w ostatniej chwili. No oszalałeś sobie w ogóle, ty jesteś niepoważny. No i co? I co? Tego się nie spodziewałam. No, no nic, no, co ci mogę powiedzieć, no, jajco. Klękłaś i po prostu upadłaś. Jak prawda... Teraz przez ciebie muszę szyby szukać, żeby naprawić twoje błędy. Dobra, słuchaj, dobra, zamuruję to na razie. Bo będę miał przeciąg, no. Dobra, ty to i trudno się mówi, żyje się dalej, no. Jak oznajesz moje nowe szyby? Super, są, czekaj, jeszcze nie spojrzałam na nie. Nie rób, zostaw mnie. No to patrz w tym momencie, Już!
Świetne są. Ekstra. Ekstra. Przepraszam. Nie spodziewałem się, że tak zawrócić szybko. Chciałem przed ciebie strzelić, żeby to... takie jaja. Siema, co tam u ciebie? Jak życie? O, już nie ufam, czekaj. Zbroję zakładasz, tak? Tak boisz mnie. No nie, bo ja nie wiem, co ty zaraz wykombinujesz mi od pleców, zajdziesz czy coś. Dobra, chodź. Dzisiaj muszę z tobą pogadać. No jest sprawa. Mm-hmm. Teraz nagle chcesz ze mną rozmawiać, tak? Tak, już wyjaśniliśmy sobie wszystkie problemy, możemy rozmawiać. Dobra, słuchaj, sprawa jest taka, To nie byłam ja. Ja, to kto? Przestań, ja nie mam zbroi, no nie rób mi. No nie, ja znowu umrę. Mam pół serduszka, nawet nie próbuj. Nie rób tak. Dobra, słuchaj, musimy pójść w jedno takie miejsce. Muszę ci... Uderz? Zważ, bo jedną twarz masz. Chodź. Idę. Chodź, bo musimy pójść w takie jedno miejsce, moje ulubione. Jak? Moje miejsce prawdy. Ej, co tu się stało, stary? Co? No co mają rand, kiedy przeszkadza im? A przepraszam, w takim razie. Przestań! Nic nie robię, ty się od razu burzysz! No, burzę się, no bo kurde, strzelasz we mnie. Co strzelam? O nie, do bzyka, to nie jest to miejsce prawdy, czekaj, tu. Tu jest, wykrywacz kłamstw, 100% dokładny. No i teraz tak, chciałem cię podać wykrywaczu kłamstw. Widzisz, to prawda, że jest 100% ten. Słuchaj, no bo mam takie kilka pytań, nie? Mhm. Ogólnie zanim, w ogóle wiesz, nie, może na razie bez wykrywacza kłamstw, może przyznasz się. Więc może sobie usiąść na razie. Tu może sobie usiąść. Usiądź sobie. Wiesz co, ja się usiądę, bo po prostu... Słuchaj, ja mam pytanie, bo doszły mnie takie słuchy, prawda, takie przykre informacje mnie doszły, że ty, prawda, z hejterem byłaś. W związku. Makabrycznym związku. Że dla niego specjalnie siłownię zbudowałeś, takie mnie słuchy doszły. Skądże takie informacje do ciebie doszły? Może niech strzała zdecyduje, kto ma rację. Jakby to mnie trafiło. Spadła bliżej ciebie, więc mam rację ja. No przestań! No kurde, stary, to jest w ogóle... No i ty dostajesz wrażenie, bo mnie strzeliłeś. Nie rób mi! Nie rób, ale oddaj mi moje. Dobra. Pytanie, czy to jest prawda? Znaczy ja wiem, że to jest prawda. Teraz pytanie, czy się przyznasz? Ja nie mam nic do powiedzenia. Ukrywasz coś? Nic nie ukrywam. Byłaś z hejterem? Gdzie? Kupował ci kwiaty? W Minecraft. Nie. Byłaś z nim? Ale gdzie z nim byłam? W związku. W jakim związku? Formalnym. Nie jestem zainteresowana sprzedażą. Trudno, w takim razie przejdźmy do konkretu. Czy byłaś w związku? No stary! Spójrz na mnie. Wiem, że ciężko to sobie wyobrazić. Ale... Co? Co? No też wątpię, żeby hejter chciał, nie? Ale... Ale jednak... Życie potrafi zaskoczyć. Nie płacz. Dobra, sprawdźcie to na wykrywaczu kłamstw. Powiedz, czy byłaś z nim w związku, czy nie? Nie. No, to sprawdźmy. No. Jak dobra, tego, byłam 24. Jak się z tego wytłumaczysz? Dobra, bo to była taka sytuacja, że to był 24 godziny i to nie był związek na serio, prawda? Prawda? Czekaj, tak. No co? Teraz to nie. No powiedział prawda. No dobra, co ty gadasz? Wytłumacz, no, czyli co? Czyli ogólnie krótko mówiąc, to kochasz Petera. Nie kocham. Ja z nim walczę, ty go kochasz. Nie. Mhm, tak, na pewno. Błagam cię. No, ja tam już czemu nie wierzę. To takie w ogóle pomówienie? Bo... Nie, to jest w ogóle jakieś żałosne. Dobra, to w takim razie drugie pytanie mam do ciebie. Czy byłaś z Dave'em? Mhm. Tak. O kurczę, tego się nie spodziewałam! Czyli jednak, to był troll. Czyli tak, to był troll. No, wykrywacz kłamstw akurat nie troluje. On akurat mówi jak jest, więc czyli co? Czyli krótko mówiąc tak, byłaś z hejterem, byłaś z Dave'em. Nie, to cienka był sprawa, troll. cienko to widzę, nie? No szczęście, z Dave'em był troll. Przecież ty jesteś Milki, a nie troll. Ale...
O Boże, ale mi to wyszło, ale super żart. No mega ci to wyszło. No, no to co, tak, czyli cieszy się niż mówi o koniach. Nie znam żartu o koniach. Możesz przytoczyć. Opowiadałam się żart o koniach. Tak? Tak. No możesz i tak przytoczyć. Nie... No mogę tak przytoczyć. A, dobra, sprawdźmy, czy przytaczałeś mi żart o koniach. Ja uważam, że nie. Prawda? No i co? O co ci chodzi? A jeszcze są, to jest jakieś wadliwe, naprawdę. To jest wadliwe? Wadliwe to jest, prawda, nie, to jest twoje poczynanie. Nawet nie twoje poczynania tutaj na serwerze są wadliwe. Są pełne wady. Jeszcze chcesz mi coś powiedzieć? Mhm. Co? No, co zamierzasz teraz z tym zrobić? Nic. Nic? Czy jesteś dumna z siebie? Nie. O, czyli jednak kłamstwo. Nie jesteś z siebie dumna. Znaczy, jesteś z siebie dumna. Kłamstwo, i znowu wyszło kłamstwo. Jesteś z siebie dumna, to jest niesamowite. Pa, znowu. I ty próbujesz oszukać przeznaczenie. Jak ten wykrywasz kłamstwo, wie, że ty jesteś z siebie dumna. Że po prostu, prawda, today w tu hater, prawda? Ty jesteś taka po prostu, no, taki próbuj dokończyć. Polny kwiatek. Aha, polny kwiatek teraz, tak? Wiesz tak. Co, Szybson? Ty chyba chcesz się pokłócić. Ty zmieniasz chyba facetowie skarpetki, ja tak słyszałem. Wiesz co, stary, powiedz tak, czy ty jesteś... A już kilka razy za to się czołgałem, nieźle waliło, więc chyba jednak nie zmieniasz. Przestań. Śmierdzące syry, no, zastanów się. No przestań, to było wszystkie, ała, no ale czemu mnie bijesz? Nie, to ty naciągnęłaś cięciwe pierwsza. Uważaj, bo jak się tylko cię zobaczę, to strzelam. Ała. Zostaw mnie. To było pranki, trole i w ogóle ty nie rozumiesz. Ja już ustaliliśmy sobie, że jesteś trolem. Jakbyś uczestniczył w moim życiu codziennie, przestań mnie gonić w ogóle, bo się cię boję. Ja ciebie nie gonię, ja po prostu... Cały czas mnie gonię. No, ale co to za strzelanie w moim kierunku, ty? Ostrzegawcza, to była strzała ostrzegawcza. Mm, tak. Dobra, czyli... No tak. Czyli co? Czyli... Ały! No, czemu mi tak robisz, co? Oj. Ale jaja. No dobra, no to co, czyli krótko mówiąc, byłaś... Patrz, no jeszcze most podpaliłaś, widzisz to? No to nie byłam ja, tak raz ty swoimi w ogóle... Ej, no przestań mi tak robić! Ale ty, bo ty ze mną wojny na nauki startujesz, a już się cieszysz, jak ci się przypadkowo strzała, prawda, powiedzie, a później... Aj, kurde, wingu. No dobra, kanikuły. Nie, no bo ja nie mam dosyć, nie mam dosyć. Czy chcesz jeszcze o czymś ze mną porozmawiać? Ha. No, czy ja chcę jeszcze z tobą o czymś porozmawiać? No tak, no w takim razie wytłumacz to widzom, nie? Bo widzowie są ciekawi. No ja widzę, już moi widzowie wiedzą, że to wszystko były trolle, pranki, nic na serio i tyle w temacie. Aha. Ja mam ci uwierzyć, tak? Tak, masz mi uwierzyć. Że jesteś trolem. Nie powinien... Nie masz w ogóle... Ja zawsze mówię prawdę. Aha. Napierniczę. Ty masz się łatwiej. Zawsze się masz łatwiej. Aha. Napierniczę. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie, już to jest to na tyle właśnie. O, podskoczyłem, to ci się dlatego udało. No i ty zawsze tłumaczysz moje w ogóle strzały przypadkiem. Ciężko to nazwać inaczej. Ty w ogóle złote jabłka jesz, to jest niesprawiedliwe. No i co z tego? Bez sensu w ogóle jest ta gra. Ja już nie chcę. No weź przestań jeść złote jabłka, co? No ty masz zbroję całą, ja nie mam. To jest niesprawiedliwe już teraz. Faktycznie, troszkę jest niesprawiedliwości. No. No. Ja nawet nie kłócę, żebyś nikt widziała. Fajnie. Uj. No, dobra, przejmuję ten dom. No, spaduwa! Kurde, nie mieć szans z tobą. Ała! Dlaczego ja dostaję, to jest niesprawiedliwe? No, bo mam ciernie! Dobra, uwaga. Pim! Dobra, jest, ostateczny cios, widzowie, możemy kończyć. Na tym trzeba było zakończyć ten dzisiejszy odcinek, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. No cóż, Emilia, jak to widać, prawda? Hater i Dave, ona bardzo lubi. Paduwa w ogóle, ej, jesteś naprawdę okrutny. O, no i tak to bywa, widzowie, no trudno i po szipie.